Piotr Szkocki, witam Państwa i zapraszam na Teletydzień. Trwają przygotowania do strajku nauczycieli w polskich szkołach. 8 kwietnia we wszystkich placówkach oświatowych, z wyjątkiem żłobka, zostanie przeprowadzony strajk. Ilu nauczycieli przyłączy się do niego, okaże się, gdy podpiszą listy strajkowe. Referendum strajkowe wykazało, że wszystkie przedszkola i szkoły w gminie Police wezmą udział w akcji. Ale dopiero 8 kwietnia będzie wiadomo, ilu nauczycieli rzeczywiście ją poprze. Lekcje w szkołach się nie odbędą, ale niewykluczone, że część dzieci otrzyma w szkole opiekę. Wiem, że dyrektorzy tych placówek już poinformowali rodziców o możliwości, że w tym dniu placówka może nie przyjąć nawet żadnego dziecka. Także rodzice mają troszkę czasu na to, żeby zorganizować opiekę nad dziećmi. Jeśli nie, to mogą skorzystać z formy prawnej, jaką jest opieka po prostu płacona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rozmowy z rządem trwają od ubiegłego roku. Nauczyciele żądali 1000 zł podwyżki. W kwietniu prezes ZNP poszedł na ustępstwa. Obecne postulaty to 30% podwyżki, korekta dodatku za wysługę lat i skrócenie awansu zawodowego. Naprawdę determinacja jest bardzo duża i już wczorajsze ustępstwa naszego prezesa Broniarza z tego 1000 zł do 30% wywołały fale niezadowolenia wśród dużej części nauczycieli, że nauczyciele są tak źli, że nie chcą się cofnąć o krok niektórzy. Część nauczycieli jest gotowa do kompromisu, więc my jako związek musimy tutaj tak robić, żeby zadowolić wszystkich naszymi żądaniami i naszą postawą. Strajk nauczycieli budzi skrajne emocje. Nauczycielom zarzuca się między innymi, że przeprowadzają go kosztem dzieci, zważywszy na termin zbliżających się egzaminów. Zostało napisane pismo ze strony właśnie Rad Dzieci i Młodzieży. To zostało skierowane właśnie do Ministerstwa Edukacji Narodowej, w którym przedstawione jest zrozumienie sytuacji, wręcz bym powiedział, że nawet popieranie protestu nauczycieli, jednak z prośbą o zrozumienie uczniów w tej sytuacji, którzy są bardzo stresowani całą sytuacją, całym obiegiem sytuacji. Wiadomo, dla każdego ucznia jest to czas wielu przygotowań, wielu ćwiczeń, ciężkiej pracy przede wszystkim, bo to właśnie od tego egzaminu zależy, czy uczniowie dostaną się do wymarzonych liceów. Jestem za tym, żeby właśnie wzięli podwyżkę, dali nauczycielom, bo to naprawdę, co oni zarabiają, to jest bardzo mało. Jeżeli nie będzie egzaminów, no to niestety, ale będziemy mieli obniżone szanse, żeby się dostać do naszych wymarzonych liceum czy innych szkół, bo teraz zwłaszcza, że dwa roczniki idą naraz, no i będzie problem. Boję się, że w ogóle ich nie będzie, bo wtedy jakby szanse na dostanie się do naszych wymarzonych szkół będą bardzo małe w porównaniu do innych szkół. Uważam, że dobrze, że nauczyciele strajkują, ponieważ rzeczywiście podwyżki były w różnych kwestiach, a nauczyciele ciągle ich nie dostali. No a te niektóre stawki początkowe 1800 zł, no to jak za tyle lat studiów, no to rzeczywiście jest bardzo mało. Zapytane przez nas osoby popierają nauczycieli, choć na forach społecznościowych widać też głosy krytyki. Ja popieram nauczycieli. Jestem za tym, że mają prawo, tak jak każdy ma prawo strajkować i walczyć o swoje. A najgorsze będzie to, jak przerwą teraz, no to stracą szansę. Jakby poszli na ustępstwa przerwą to strajkowanie, to stracą wszystko. Myślę, że dobrze, że walczą o swoje, tylko jak dla mnie to trochę za zbyt często i nie w tym okresie, gdzie dzieci mają bardzo ważne egzaminy. Dla mnie to trochę takie jest walczenie kosztem dzieci, tak? Każdy ma prawo walczyć o swoje, także jak mają prawo, to niech walczą. Oni mogą, nie wszyscy niestety mogą. Sytuacja jest trudna, szczególnie w takich placówkach jak Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Policach. Tu za referendum strajkowym opowiedziało się 92% nauczycieli. W placówce tej uczy się 253 uczniów, z czego 63 mieszka w internacie. Nie mamy wiedzy. Wszystko się okaże w poniedziałek 8, czy nauczyciele przystąpią do strajku. Dzisiaj informacja jest taka, że internat pracuje, także wychowawcy w internacie będą pracowali, czyli dzieci, które mieszkają w naszym internacie, będą opiekę miały zapewnioną. Nauczyciele walczą o podwyżki, by mogli żyć godnie, ale też o godne postrzeganie zawodu nauczyciela. Zarobki są jedną z głównych przyczyn, dla których ta profesja przestała być atrakcyjna. W strajku biorą udział nie tylko związkowcy. Duża część to osoby nigdzie nie zrzeszone.